Siemano, witajcie z tej strony Krzyka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, będziemy grać sobie na naszym trybie, ale żeby nie było tak łatwo. Dzisiaj taki zwykły dzionek, zobaczymy jak nam tutaj taki dzionek wyjdzie. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie spoko, że gdzieś tam będzie dzisiaj jakaś rozrywka, chociaż trochę rozrywki może będzie. Zobaczymy, w każdym razie, słuchajcie, jeśli taki film wam się spodoba, to możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz i myślę, że możemy zaczynać ten filmik. Zaczynamy to generalnie od tego, od informacji pewnej, że z więzienia wychodzi pająk i zombie, ale to pojutrze, jak to nagrywam, jest poniedziałek, czyli w środę wychodzą, z tego prawdopodobnie będzie film, a więc patrzcie, dzisiaj jest 2 sierpień, no to 4 sierpnia powinien być ten film. Ten film, który nagrywam teraz, będzie też chyba 2 sierpnia, czyli wy to możecie oglądać, nie wiem, na przykład jutro, czyli 3 sierpnia, ale on wejdzie prawdopodobnie 2 sierpnia. W każdym razie, dobra, tutaj jest taka baza, której jeszcze nie widzieliście. Jest to taka obaza, w której jest w ogóle miejsce? A jest, dobra, tutaj się wchodzi do tego. I tako, tutaj sobie idziesz. I tu są skrzynki. To nie jest tajna baza, to jest taka po prostu baza. Nie jest ona tajna, macie tutaj takie, o, tutaj chyba w tych skrzynkach nie ma. Robiłem to z bratem, tą bazę, a więc wydaje mi się, że on nic tutaj nie zrobił. Więcej niż postawienie skrzynek. Ale sprawdźmy, bo tutaj tylko jest zasadzone kwiatki. Tylko nie wiem po co, skoro tu i tak będzie deptane po tym wszystkim, zobaczcie. Czekajcie, nie wiem czy jak deptę, jak zdepczę to, czy to... O, nie wiem jak działa teraz Minecraft. Ale chyba nie. Chyba nie. No nie, dobra. No to w takim razie mogą być te kwiatki. I zobaczcie, jak to od dołu wygląda dziwnie. Yeah. Tak dziwnie wygląda. To jeszcze te budynki. Jeśli chodzi o budynki, no to chyba nic się nie zmieniło. O ile wam pokazywałem sklepy. Tak, pokazywałem wam w poprzednim odcinku z MC, czyli to było z 3 dni temu. Pokazywałem wam tutaj wszystko. Tutaj co jest w ogóle? Czy to jest jakiś domek? To jest zwykły domek i no. Taka sobie tutaj domek stoi. On tutaj nic nie robi, bo w środku nic nie ma. Więc no nie ma jakby co tutaj robić, ale zobaczcie, bo wezmę sobie pochodnie, które mam już tutaj przyszykowane. I zobaczymy właśnie, czy to będzie jakieś lepiej, jakoś lepiej wyglądać. Sprawdźmy to. Oświetlmy tutaj wszystko. Tu. W sensie nie mam zbyt dużo, nie dysponuję dzisiaj pochodniami. A więc muszę troszeczkę uważać, żeby mi tutaj... Nie, no dobra, starczy na chilku. Starczyło... Znaczy nie na chilku, bo w sumie... No zobaczcie, już nie mam żadnych pochodni. To jest mniejsza z tym, bo teraz czas zacząć, słuchajcie, coś takiego, że będziemy teraz, słuchajcie... Nie wiem, dzisiaj taki zwykły dzień. Zwykły dzień, taki chillowy odcineczek. Nic za bardzo nie szykujemy. Żaden challenge, żadne jakieś wyzwanie, żeby po prostu je zrobić na dziś. Nie mamy nic. Dzisiaj nie mamy żadnego po prostu challenge'u, żadnej misji na dziś. Dzisiaj po prostu zwykły dzień z naszego miasta. Nie wiem, jakieś codzienności nasze, czyli ewentualnie zasadzenie marchewki. Ewentualnie, ale słuchajcie, raczej nie. Tutaj już zarosło. Bo to już, słuchajcie, tutaj musi być też miejsce. Nie, co ja zrobiłem? Teraz będę czekał, bo kill-offa za bardzo nie mam. Co się stało? O kurde, zombie. Mi podepcze wszystko. Ham. Eno. Ale jajca. Dobra, nieważne. Chyba nic nie jest zdeptane. Nie no, jest burak jeden. Dobra, trudno. Słuchajcie, chodzi o to mi, że będziemy dzisiaj, słuchajcie, też... Sorry, że ten tutaj z kreatywnego mieczyk, ale po prostu... Znaczy kill-offik, ale... Po prostu sobie go chciałam wziąć. Czekajcie chwilę. Dobra, widzowie, słuchajcie, to nie jest jeszcze takie zbyt pewne, ale nie wiem tutaj nie zasadzić, bo tutaj musi być miejsce. I zasadzę ewentualnie ziemniaki na przykład. Bo tutaj chyba były buraki, albo marchewki, chyba buraki. Buraki wszystkie są już w skrzyniach, albo mam tutaj weku. W moim przypadku nie ma. To są nasiona buraka. Dobra, zasadźmy tego buraka tu jeszcze. Albo nie, bo ja nie mam teraz motyki przy sobie. Dobra. Trudno, nie będzie. Nie będzie tego, sorki. Ale nie będzie, no niestety. Dobra, teraz jakoś stąd muszę wyjść.
Nie wiem pojęcia jak. Dobra, widzowie. No tutaj za bardzo nie ma co robić, nie? Ogólnie. Ale powiem szczerze, że naprawdę fajnie by było, gdybym coś znalazł wreszcie do roboty. Jak widzicie, na razie nie znalazłem. I jeszcze chciałem wam pokazać jedną małą rzecz. Taką, no nie wiem czy ważną, czy nieważną. To się okaże. Tutaj jest drabina. I nie wiem, czy ona coś ma symbolizować, czy nie. Szczerze nie mam pojęcia. Ale chciałem zrobić po prostu coś takiego, jak jest już na niektórych budynkach takie wejście ewakuacyjne na dach, nie? No to po prostu takie coś chciałem zrobić. No i myślę, że no... Jakby to... Coś ja... Nie wiem, bo to było chyba przy wejściu. Tylko mój brat to chyba zmienił, bo ja nie mam pojęcia. Albo nie, w sumie nie, to było chyba tak. W każdym razie, to tak dziwnie wygląda, że nie wiem. A jeśli chodzi o tą bazę, czy coś dalej się w niej stanie, rozwój wydarzeń, no to myślę, że możliwa jest taka szansa. Nie wiem, jak na razie, no to nad niczym nie będziemy pracować tutaj. Skupienie jest tylko takie, cały czas cel jest taki, połączyć miasto z domem, czyli zrobić budynki wszędzie, aż do tego domku. Tego tam, który remontowałem niedawno, jakoś ze tydzień temu ponad. No to słuchajcie, po prostu jestem naprawdę ciekaw, czy takie coś by wyszło. Bo jak na razie idzie nam dobrze, zobaczcie, tutaj już jest jeden domek. Połączyłem to pochodniami, ale chciałem, żeby to było jeszcze bardziej, no symbolizowało jeszcze coś więcej. Czyli domki, żeby tam były. I to jest taka misja, myślę, że spokojnie na dziś. Ale, znaczy nie na dziś, co ja mówię. W ogóle sorry, że mam kreatywnego, ale przypadkowo wziąłem, znaczy wziąłem po prostu na chwilę, ale zapomniałem go wyłączyć. W każdym razie, jeśli chodzi o to, czy będziemy coś robić dalej, no to wszystko powiem wam, słuchajcie, co dalej z serwerem, będzie taki film, być może jutro, dzisiaj go może nagram, ale wszystkiego dowiecie się jutro. I w ogóle, jeśli będziecie chcieli wbijać na niego, to też zapraszam, naprawdę będzie fajnie. Myślę, że spoko będzie, jeśli będziecie wbijać. Mój nick wam się będzie pojawiać. Możliwe, że wam się teraz na ekranie pojawi, albo nie, nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, też wpadłem na pomysł, żeby trochę bardziej przyłączyć się do montażu filmów, żeby to trochę lepiej wyglądało i w ogóle. No po prostu, żeby to jakoś lepiej wyglądało. I czemu powiem szczerze, że naprawdę z moimi skillami to naprawdę nie ma gdzie iść. Dobra, w każdym razie, tutaj widzicie dom wakacyjny. I mówię, słuchajcie, wszystkiego dowiecie się na jutrzejszym filmie, w którym powiem wam wszystko, co i jak dalej z serwerem. Czy będziecie mogli dołączyć. No po prostu powiem wam wszystko, co i jak z serwerem. Więc co, no myślę, że to by było tyle. No i w każdym razie, słuchajcie, to będzie coś takiego, że będziemy generalnie, tam powiem wam wszystko, co i jak dalej z serwerem, czy będziecie mogli dołączać i czy coś się zmieni na serwerze, za jakie projekty budowlane będziemy się brać. No i generalnie myślę, że to by było na tyle. Nie świruj Tomek XD. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, co ty robisz? Jeszcze się śmieję. Sorry widzowie. No więc wpadajcie na jutrzejszy film. Wpadajcie też na kanał do Tomka. Właśnie, bo o tym nie mówiłem. Wpadajcie na kanał do Tomka. Bo Tomek dzisiaj robi, w sensie zrobił już swój pierwszy film, ale jego nie będzie na YouTube niestety. Więc dzisiaj zrobi oficjalnie pierwszy film. Tak, też nie. Ale słuchajcie, teraźniejszy film, który dzisiaj możliwe, że nagra, już wejdzie na YouTube. Tak, więc zasubskrybujcie jego kanał. Tak, zasubskrybujcie. Nie to było. Wtedy się czułeś 28. Ty, tu kanion jest, a dobra. A ktoś cię odsubskrybował. Pamiętam ten kanion, ja go teraz dopiero znalazłem. Dobra, w każdym razie, to chodzi o to, że słuchajcie, wbijemy też u mnie 30 subów. Świat? I tak? Zrobimy może jakiś konkurs, co? Jak u Tomka będzie. Mój świat, czy? Mój. Jak u Tomka będzie na przykład 10 subików, a u mnie 30, to zrobimy może jakiś. Nie, dobra! Nie będziemy. Konkurs i tak będzie, słuchajcie, może w następnym sezonie w Fortnite, może jeszcze w tym. Zobaczymy, zależy jak o, się. Jak się wyrobię. Nie, i generalnie. Można potem się spinać? No i wpada. No są liany. Co to jest? Więc podajcie na kanał. Okej, w takim razie generalnie jego kanał będzie może.